Retro TVP Sport, Maciej Jabłoński, kłaniam się nisko, obok mnie Adam Małysz. Adam Małysz, dzień dobry. Czterokrotny medalista olimpijski, czterokrotny mistrz świata, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata. I dlatego te Puchary Świata wymieniłem na końcu, no bo Igrzyska Olimpijskie najważniejsze, Mistrzostwa Świata w dalszej kolejności. Ale rozmawiamy dzisiaj o pucharach, a konkretnie, mimo że jesteśmy w Wiśle, na obiekcie, którego Adam jest patronem, rozmawiamy o Pucharach Świata w Zakopanem, bo ten konkurs, który wygrałeś w 2002 roku, Adamie, kiedy pokonałeś Svena Hanawalda, który się bardzo zbliżał do ciebie po turnieju czterech skoczni, był taki przełomowy w tym sezonie i bardzo ważny dla wszystkich. No pewnie tak. Mi jest ciężko wracać do tych wszystkich konkursów, bo to jest naprawdę, jeśli człowiek to ogląda i widzi, to sobie wtedy właśnie przypomina te wszystkie sytuacje, ale jak tego nie pamięta dokładnie i nie widzi, to ciężko jest sobie jakby wyobrazić, co się tam działo w ogóle. Na pewno było mnóstwo kibiców, bo to jest normalne, czyli zawsze to Zakopane jest wyjątkowe. I na pewno była mocna rywalizacja i gdzieś tam cały czas mi brakowało, a w końcu w Zakopanem to zaskoczyło. I Zakopane zawsze było dla mnie magiczne pod tym względem, bo kibice mimo wszystko bardzo, bardzo mocno dodawali mi skrzydeł. Nawet jak nie szło tak, jak się chciało, to zawsze w tym Zakopanem potrafiłem skaczyć lepiej. No, to ja mogę od razu powiedzieć, co się działo. To były czasy wielkiej Małyszomanii. To były czasy, kiedy kibice byli wręcz szowinistyczni. Ciebie uwielbiali, a Svena Hanawalda obrzucili śnieżkami. To były potem te wielkie przeprosiny, potem Hanawald się zakochał w Polsce. No to były takie niesamowite rzeczy związane ze skokami, które wtedy się stawały naszą drugą narodową dyscypliną. No dokładnie, no mnie to tylko może cieszyć, że to skoki narciarskie są tą narodową dyscypliną. Przynajmniej w zimie jesteśmy tym numer jeden. Jeśli chodzi o lato, no to na pewno piłka, siatkówka, to nie mamy nawet co rywalizować, bo to jest tym też spowodowane, że wszyscy mogą to uprawiać. Skoki narciarskie mimo wszystko nie każdy, jednak trzeba stopniowo przejść te wszystkie szczeble i dojść do momentu, w którym możesz wystartować nawet w Pucharze Świata. Więc tu jest utrudnione, ale fajnie, że skoki naprawdę stały się taką naszą narodową dyscypliną. Wróćmy do Zakopanego, do tego czasu. To był drugi sezon Małyszomanii. Czy ty pamiętasz, jak ty się wtedy czułeś po tym pierwszym sezonie, po zwycięstwie w turnieju czterech skoczni, wygraniu Pucharu Świata i rozpoczynałeś kolejny sezon jako wielki idol, człowiek, od którego każdy coś chciał. Jak to znosiłeś? No nie było to na pewno łatwe. Na pewno to nie było łatwe. Tym bardziej, że gdzieś poruszanie się swobodnie w Polsce było strasznie utrudnione. I ja nigdy nie mogłem tego zrozumieć, tej Małyszomanii. Na czym naprawdę? To polega? Tak, na czym to polega, skąd się to bierze? Zawsze miałem takie trochę wyparcie tego, że no ale jak, dlaczego, co, jak? Oczywiście ludzie mnie uwielbiali, ludzie chcieli robić ze mną zdjęcia, chcieli autografy, ale to pojęcie Małyszomanii zawsze mi było jakby tam obce, tylko zawsze dowiadywałem się od kogoś innego, bo o, idzie Małysz, teraz jest Małyszomania i tak dalej, więc to było zawsze takie dziwne dla mnie. Ten 2002 rok, znowu będę do tego wracał, uwielbienie kibiców, ale jednocześnie wielka presja i brak swobody przemknięcia się gdzieś ulicami Zakopanego, tylko jak rozumiem z Cosu na skocznie, no. Odżyć mogłeś za granicą, ale z kolei tu byłeś u siebie. No tak, dokładnie, to zawsze jest zdecydowanie lepiej skakać u siebie, to jest atmosfera, to są kibice. Ja powiem tak, że z jednej strony miałem troszkę przerąbane, bo tak, po skokach już później, jak już emocje opadły, ja zawsze zostawałem z tymi kibicami, robiłem zdjęcia, autografy i to często trwało gdzieś tam nawet do 12 w nocy. Byłem strasznie wykończony jakby po tym pucharze już, a z drugiej strony to był jakby mimo wszystko mój obowiązek, że ci kibice przyszli tam do mnie, chcieli się też utożsamiać i mimo, że byłem zmęczony, to byłem niezmiernie zadowolony, że mogłem też komuś przynieść troszkę radości. Przypomnijmy sobie, drodzy Państwo, ten wspaniały konkurs z 2002 roku, sobota, Adam Małysz, wielka presja i zajmujesz wtedy siódme miejsce, ale jest niedziela, niedziela musi być nasza i w niedzielę Adam Małysz odnosi wielkie zwycięstwo. Witam Państwa, jedno jest pewne, wiara kibiców tutaj w Zakopanem jest wielka i faworytem jest rzecz jasna Adam Małysz. Kilka dobrych informacji na początek. Halny rzeczywiście jest, ale ten wiatr jest na razie nie do końca aż tak mocny, żeby myślę mógł przerwać te zawody, drugie zawody, drugi konkurs Pucharu Świata w Zakopanem, zatem bądźmy dobrej myśli, że to wszystko dzisiaj ułoży się tutaj bez żadnych przeszkód. Kolejna dobra wiadomość.
11 polskich zawodników znalazło się w tej 50 konkursu głównego Pucharu Świata niedzielnego w Zakopanem. Taka sytuacja jeszcze w historii Pucharu Świata nie miała miejsca. To wszystko dobrze nam rokuje przed dzisiejszym konkursem i mam nadzieję, że te emocje będą jeszcze większe niż podczas sobotniego konkursu. 30 był dopiero w sesji kwalifikacyjnej Adam Małysz, ale panie trenerze, raz jeszcze zwróćmy na to uwagę. Po raz pierwszy w historii 11 polskich skoczków weszło do konkursu głównego. Tak, jest to rzeczywiście po raz pierwszy i widać, że nie tylko Adam Małysz i jego bardziej znani koledzy, ale są też inni, którzy ten sport tutaj u nas uprawiają. Kiedyś zaczęli wtedy, kiedy były te pierwsze sukcesy Adama, a teraz już są tu na wielkiej krokwi, skaczą i no to jest duże osiągnięcie. Mało gdzie dostaje się do czołowej 50 11 zawodników danego kraju. Najlepszy wynik 131,5 metra uzyskał Niemiec Christoph Dufner. Tak po cichu tu pachnie chyba dziś rekordem skoczni. No, może się zdarzyć, dlatego że warunki są dzisiaj znowu chwiejne. Znowu ten wiatr tutaj robi cyrki trochę i stąd między innymi słabsze skoki Hanna Walda i Małysza. Momencik, zaraz się zgłoszę. I jest możliwe, że jak ktoś dostanie dobry wiatr i odda dobry skok, że skoczy tutaj za ten rekord skoczni i ustanowi nowy. Niewykluczone. Andrzej Galica był już w kadrze Pawła Mikeski. O Czechu trochę się zapomina, ale warto jednak zwrócić uwagę, że Mikeska w pierwszej fazie niezwykle pociągnął pierwsze skoki, przede wszystkim do startu w Pucharach Świata, do tego, by była regularnie jeżdżąca i startująca grupa w tych najważniejszych zawodach i niewątpliwie duża część jest w tym sukcesie odbudowania pozycji naszego narciarstwa właśnie w zasługach Czecha. Galica 106 metrów, noty widzimy 17, 16,5 i za chwilę kuzyn Łukasza Kruczka, Paweł Kruczek. Na razie to wyczekiwanie i Galica i Kruczek z WKS-u Zakopane. No, Zakopiańczycy troszeczkę zostali zepchnięci w cień reprezentantów Wisły, ale przecież ich tradycje są znakomite, z niezapomnianym i jedynym na razie naszym mistrzem olimpijskim bliski, bardzo bliski, nieudany wręcz skok Pawła Kruczka, a w kwalifikacjach wypadł bardzo poprawnie. Wracając do naszego jedynego na razie mistrza olimpijskiego Wojtka Fortuny, jego wspaniali trenerzy, ten olimpijski Janusz Fortecki i pierwszy Jan Gąsierowski, przychodzą z ciekawością popatrzeć na to, co się dzieje. Tutaj wielu ludzi stara się te skoki odbudować. Edek Przybyła, brat Józefa, naszego znakomitego skoczka, w swoim warsztacie jest serwismenem dla wielu, trenerem, doradcą, przyjacielem, sponsorem. No tak dzisiaj to wygląda. Dla najlepszych oczywiście są pieniądze z Polskiego Związku Narciarskiego. Na skoki postawił prezes Paweł Włodarczyk, ale dla wszystkich nie starcza. Krystian Długopolski, syn naszego znakomitego, niegdyś dwuboisty, Kazimierza Długopolskiego, sędziego międzynarodowego, który jest w tym konkursie, był w kadrze. Krystian w granicach 100 metrów przed tą linią, ale jak widać po prędkości rozbiegu poniżej 90 km ciężko będzie uzyskać tym słabszym zawodnikom nawet 100 metrów. Na razie 97, Krystian Długopolski. Galica 106, 91,5 Paweł Kruczek, 97 Krystian Długopolski. I Grzegorz Śliwki z Wisły Ustronianki. Trochę jest pewien antagonizm między tymi miastami, ale jak wspaniale sport wszystko potrafi pogodzić. Aż 60 młodych ludzi w tym klubie, a Grzegorz Śliwka to daleki kuzyn Adama Małysza. Był już w obrębie zainteresowań i chyba najdłuższy skok trenera kadry Apoloniusza Tajnera. Zna go przecież z Wisły bardzo dobrze. Jan Szturc robi tam niewiarygodną pracę. Dzisiaj, mam nadzieję, na zakończenie konkursu przyjdzie do nas pierwszy trener Adama Małysza, aby podzielić się swoimi uwagami. Przeżywa to ogromnie. Widzi, że jest dzisiaj problem. Rozmawiają z Apoloniuszem Tajnerem, tylko że
w skokach odwrócenie błędu, bo wychwycenie jest łatwe, natomiast pozbycie się go zdecydowanie trudniejsze. Czasami doskonale wszyscy wiedzą, na czym rzecz polega, a nie potrafią tego zrobić. Śliwka 106 metrów i teraz Marcin Bakleda. Marcin Bakleda, WKS Zakopane. Wczoraj widzieliśmy tego Kamila Stocha, niezwykle zdolnego, młodego chłopca, który niegdyś 12-latek skakał po 120 parę metrów. I teraz chyba najlepszy skok Marcina Bakledy. Ciągle poniżej 90 km prędkość, ale już odległość przyzwoita 114,5 metra. Noty 17,5-18 będzie niewątpliwie w tej chwili prowadził. I Wojtek Skupień. No, wczoraj duży zawód. Przygotowywał się specjalnie. Nie było go Willingen. Był 40. Skoczył 103,5 metra. To było za mało, by dostać się do 30. Było tam czterech naszych zawodników, bardzo dobrze się spisujących. Apoloniusz Steiner, Piotr Fias. Ostatni zwycięzca Pucharu Świata z roku olimpijskiego 80. Wtedy Stanisław Bobak i Piotr Fias wygrali dwa konkursy. I to nie jest dobra forma Wojtka Skupnia. 109,5 metra. Dalej skoczył Bakleda. Na razie prowadzący Marcin Bakleda 114,5. Skupień ma drugą odległość 109,5. I notami wyprzedził Havarda Lee, Norwega. Teraz Łukasz Kruczek z AZS AWF-u Katowice, dwukrotny mistrz uniwersjady, nasz reprezentant w drużynie. No, zrobiliśmy ogromną niespodziankę. Podczas konkursu w Szonach trzecie miejsce, no ale już Willingen na dużej skoczni było zdecydowanie gorzej, a właśnie na punkcie konstrukcyjnym, na skoczni o punkcie konstrukcyjnym 120 metrów. Podczas igrzysk w Stanach Zjednoczonych będzie rozgrywany 18 lutego konkurs. Zatem bardziej jest to chyba miarodajna próba, aniżeli ten pierwszy występ Polaków, kiedy część ekip, jeśli chodzi o wybór reprezentacji. Apoloniusz Steiner, bo dobrze spisywali się Kruczek w drużynie. No a jednak swego czasu i Wojtek Skupin był tam mocną postacią. I jest Łukasz Kruczek. No niestety, ewidentny błąd na progu, otwarcie się, opór, zbyt szybko pochylone biodra i w rezultacie ten skok jest krótki, 94,5 metra, noty sędziowskie słabiutkie, bo lądowanie no, blisko, na proste nogi. Po 15 oceny i wiadomo, że nie będzie Łukasza Kruczka w 30. A wczoraj warto jednak zwrócić uwagę, przecież bardzo dobre dwa skoki, 110, 116,5, no i dzisiaj nie radzi sobie w tych warunkach. I Tonio Tajner, KS Wisła Ustronianka. Syn naszego trenera. No, wiatr w tej chwili miał bardzo dobry. Jeszcze czekał chwilę ojciec. Pozycja najazdu. Dość szybko wyszedł z progu. No i powyżej 105 metrów, tak mi się wydawało, ale troszeczkę za krótko. Przypomnę, Marcin Bakleda 114,5, tutaj dalej 109 metrów. Tonio Tajner jest w tej chwili czwarty. Wyprzedzają go Bakleda, Freiholz, Wojtek Skupień, a za nim Havard Lee, Żuczkin, Grzegorz Śliwka, Andrzej Galica, Jarosław Sakala i Stefan Kaiser, rekordzista skoczni. Igor Medwiec. Z mojego klubu. Ferspedu. Bywał już w 30. W Predapce był 23. 30. Bischofshofen. No ale tutaj jest problem, kto wejdzie do drużyny i to był dobry skok. Wygląda na to, że skoczył najdalej. Za moment powinniśmy
116 metrów, czyli 1,5 metra dalej od Marcina Bachledy i jego rodaka Wyrchownika. Za moment Doleżel, później dwaj nasi reprezentanci, Tomasz Pochwała i Robert Mateja. Igor Medved o 2,2 punktu przed Marcinem Bachledą. Michał Doleżel. Blisko. Przekroczył 100 metrów, ale to nie była udana próba. Dzisiaj widzimy panią Jolantę Kwaśniewską, małżonkę prezydenta Rzeczpospolitej. Wczoraj pan prezydent oglądał zawody, dziś jest także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dr Stefan Paszczyk, szef sportu, dr Adam Giersz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Paweł Włodarczyk. No a teraz Tomasz Pochwała. Wszyscy już wiemy, w rodzinie jest jeden medal olimpijski, pan prezydent Franek Groń, Gąsienica to legenda Zakopanego i teraz pięknie, to w granicach 120 metrów najdalej, ale warto zwrócić uwagę na dobry technicznie skok od początku do końca. Szybkie, dynamiczne wyjście, mocne odbicie, spokojny lot. Aktywnie do końca walczył tutaj troszeczkę kosztem może tego odjazdu, ucieczki na arty w telemarku po 18,5 noty, 119,5 metra i jest w tej chwili najlepszy, radość. Pan prezydent, pamiętam z wielu igrzysk olimpijskich, te reakcje miał zawsze bardzo entuzjastyczne, a teraz Robert Mateja, czyżby wraca, ta skocznia mu zawsze leżała. Przypomnę, kiedy zdobył 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w Trondheim, wtedy w Pucharze Świata po pierwszej kolejce był drugi tutaj, strasząc wszystkich najlepszych zawodników, a później niestety dopiero 30. Wczoraj miał dwa równe skoki. Dość szybko poszedł do przodu i dlatego krócej od Tomka Pochwały. Za szybko. Rzut na progu to jest po prostu ta chęć momentalnie zyskania. On ostatnio spóźniał odbicie. Tu widzimy, korygował lot, nierówno wieje, być może do końca nie było noszenia, 115 metrów i w tej chwili trzecia pozycja, wyprzedza go Pochwała i Medved. Później Bachleda na czwartym miejscu, Wyrchownik, siódmy Freiholz, ósmy Skupień. A teraz Loitzl wykorzystał dobre noszenie. I wydaje się, że to jest taki skok jak Tomasza Pochwały. 119,5 metra dokładnie. I noty minimalnie wyższe o 1 punkt. A zatem nieco ponad pół metra. Ale oczywiście to w notach za styl wyżej oceniony Wolfgang Loitzl od Tomasza Pochwały, który jest drugi. 119,5. Dwa najdłuższe skoki. Zobaczymy, jak odpowiedzą pozostali. Za moment Barda, Ingebrigtsen, Herr, Ljokesej, Kjuru, Peterka i Urman. No, wiatr jest mocny. Podczas pobytu w Ramsau będzie jeszcze ostatnia szansa, żeby troszeczkę potestować narty. No ale tu już w tym sprzęcie niewiele się zrobi. Niemcy pracowali nad tym cały rok i według zgodnej opinii wielu trenerów mają dzisiaj przewagę w tym elemencie. Dobry skok Bardala. Patrząc na zeskok, tam w tej chwili jest dobry wiatr, a zatem jeszcze zawodnicy, którzy utrzymają dobrą wysokość nad bólą, mają możliwość pociągnięcia w tych końcowych metrach. 120,5 metra, zatem najdalej
Norwek i on będzie pierwszy w tej chwili o 1,3 punktu przed Wolfgangiem Loitzlem z Austrii i trzecim Tomaszem Pochwałą o 2,3 punktu. Tommy Ingebrigtsen, pamiętam, kiedy komentowałem Mistrzostwa Świata w Kanadzie w Thunder Bay w 1995 roku, pojawił się jako mistrz świata juniorów i od razu wygrał Mistrzostwa Świata seniorów i właściwie zgasł. Owszem, miewał niezłe starty w Pucharach Świata, no ale jest cieniem tego wielkiego talentu, który mógł niewątpliwie eksplodować na wszystkich skoczniach, tymczasem 94 metry. No, kryzys jest poważny u Norwegów. Przydałby się tak dobry trener jak Kojonkowski, tylko on powiedział, że ma rodzinę, ma wiele planów i niekoniecznie musi spędzać najbliższe lata w Norwegii. Alexander Herr. Wydaje się, że przegrywa miejsce w reprezentacji, no ale zobaczymy, jak reprezentant Niemiec wypadnie w tym konkursie. Wczoraj był gorszy od partnerów, a tutaj w granicach 120 metrów przed linią punktu konstrukcyjnego. Nie, jednak 120,5. No i teraz niewątpliwie dla niego będą ważne występy partnerów. Jest trzeci, spycha na czwarte miejsce Tomasza Pochwałę. Norweg Bardal 120,5, Loitzl 119,5, Herr gorsze noty od Austriaka 120,5, odległość i trzecie miejsce na czwartym miejscu Tomasz Pochwała, najdalej skoczył na razie z naszych reprezentantów 119,5, Mateja siódmy, zaskok 115 metrów i notę 103,5 punktu. Ljokke Seil bywał już wysoko w Pucharach Świata. W tym roku tylko raz był w dziesiątce, piąty w Engelbergu. Później Norwegowie pojechali do Lillehammer poćwiczyć. Był tam także Martin Schmidt, jak pamiętamy, ze swoim młodszym partnerem Hoke na krótkiej sesji treningowej. No, efektu to od razu nie dał, ale plan docelowy to Igrzyska Olimpijskie. I znając precyzję przygotowania, zwłaszcza jeśli chodzi o to bezpośrednie przygotowanie startowe Niemców, no trzeba założyć, że na pewno jeden z nich będzie walczyć o złoty medal. Czy dzisiaj jest to Hannawald, czy jest to Schmidt? Trudno powiedzieć, bowiem Hannawald eksplodował, a to zawsze musi pozostawić jakiś ślad. Tami Kiuru, jego sytuacja także jest niepewna. On z mistrzem olimpijskim z Albertville Nieminenem walczy o miejsce w reprezentacji Miki Kojonkowskiego, o miejsce w składzie Suomi. Jest ze znanego ośrodka Kihtosuera, no ale właściwie cała potęga Finów to jest przede wszystkim świetne zaplecze naukowe. Mieli to w biegach, mają w skokach tunele aerodynamiczne, trenażery specjalne, całe programy naukowe opracowane. Zresztą mieliśmy tutaj, mówiłem o tym wczoraj, piękny wykład Kojonkowskiego na temat teorii narciarskiej skoków. Tami Kiuru, a później potwierdzenie w praktyce wczorajszym zwycięstwem, teraz powyżej 120 metrów Kiuru, Matti Hautamäkiego. 121,5 najdalej. I Primož Peterka pozostaje jako lider zespołu ze swoimi 13 zwycięstwami w Pucharach Świata, dwoma wygranymi podczas startów w Zakopanem Pucharu Świata i to w różnych latach. Matias Żupan
i Peter. Ważne jest jego przede wszystkim doświadczenie. Powyżej 115 metrów, ale to nie był najlepszy skok do tej pory. Giuru 121,5, a Peterka 118. Będzie za Tomaszem pochwałą. Zatem bardzo dobry skok Polaka, trzeba znowu to podkreślać. 119,5 metra, 19-latka z WKS-u Zakopane. To jest naprawdę dobry występ. 10. Robert Mateja, 115 metrów. Giuru, Bardal, Leutzel, Herr, pochwała. Tak wygląda pierwsza piątka. No i teraz Michael Urman. Były mistrz świata juniorów. No on jest, wydaje się, blisko kwalifikacji olimpijskiej. Wierzy w jego talent bardzo Reinhard Hess, a skok słabiutki. Między wiarą a tym, co trzeba zrobić, no jest jakaś rozpiętość. Czasami możliwości, czasami oczekiwań. Bardzo pasywny skok. Od początku do końca bez wiary. 107,5 metra. I będzie daleko, dopiero 20. Nie awansuje oczywiście do 30. I teraz Damian Fras. Już zdążył się zestarzeć jako były medalista mistrza świata juniorów, ale jest równym zawodnikiem w reprezentacji Słowenii. No i w tej chwili też w granicach punktu konstrukcyjnego, przypomnę, przesuniętego na Wielkiej Krokwi po zmianach, po homologacji ze 116 metrów właśnie na 120 metrów, tak jak większość zresztą światowych obiektów, to był wymóg FIS-u, 117 metrów, Damian Fras, i siódme miejsce jest za Tomaszem Pochwałą. Zatem szósty Peterka i siódmy jego rodak Fras spada poza dziesiątkę Robert Mateja, ale powinien być w tej trzydziestce. Zatem trzech, wczoraj mieliśmy czterech, był jeszcze Łukasz Kruczek, zawodników Georg Szpet. Już w tym sezonie dobre występy, nawet miejsce w dziesiątce Pucharu Świata, ale być może, bo to często tak jest, zawodnicy między sobą już czują, kto wchodzi do reprezentacji. Część z nich wie, że te nominacje olimpijskie są oczywiste. No, wtedy uchodzi powietrze i nawet, żartując, przepuszczalność, tak, ta mina zresztą Hessa mówi wszystko, przepuszczalność kombinezonu tu nic nie zmieni. Zeszło z niego powietrze wcześniej, 108 metrów, słabo, podobnie zresztą jak Herr, a zatem można śmiało założyć, że Herra i Szpeta na Igrzyskach Olimpijskich nie zobaczymy, natomiast na pewno zobaczymy Jana Honena. No z komplikacjami ten sezon, mówi Kojankowski. Jakiś niewiarygodny feller ściąga go w lewo. Proszę zwrócić uwagę, podczas każdego skoku nie jest w stanie sobie z tym poradzić i nie jest to kwestia mocniejszego odbicia. Ten skok nawet w mniejszym stopniu przekroczył 120 metrów. Jan Ahonen, no tu jest popularny, ale on tu wygrywał już w Zakopanem. Bywał drugi, 118,5 metra i jest za Tomaszem Pochwałą. Mistrz świata 97 roku, dwukrotny medalista w drużynie, a także medalista przecież z Lahti za Schmidtem na dużej skoczni, Adamem Małyszem. W dwóch drużynowych konkursach zdobywał medale, podobnie jak mistrz olimpijski w drużynie i na mistrzostwach świata. Christoph Duchner, przypomnijmy, 131,5 metra najdalej dzisiejszych kwalifikacji. Jego miejsce w drużynie nie podlega żadnej dyskusji, tymczasem blisko 115 metrów. 113,5 dokładnie.
i dopiero 16 będzie za dwójką Polaków, za piątym Tomaszem Pochwałą i w tej chwili 13 Robertem Mateją. Jakub Janda z Dukli Liberec, w tej chwili najwyżej klasyfikowany z reprezentantów Czech. No ale co to znaczy wysoko kwalifikowany? Ma zaledwie 23 punkty zdobyte w Pucharach Świata. No to znaczy, że gdzieś tam nieśmiało pukał do 30. Bardzo na razie są wolni na tym najeździe. Skok bardzo zły. 80.96, a Maciej Kurzajewski jest już z Dufim Dufnerem, Christopherem Dufnerem. Proszę uprzejmie. Rzeczywiście Christoph Dufi Dufner, zawodnik, który w kwalifikacjach oddał najdłuższy skok 131,5 metra. No teraz nie do końca jest zadowolony ze swojego skoku. Dufi, dein Sprung in Qualification war sehr schön. Was passiert jetzt? Ja, also da war super und so und jetzt... Jetzt bin ich leider nicht so ganz zufrieden mit diesem Sprung, aber man muss auch ein bisschen, oder man braucht auch heute Glück mit einem guten Wind und sonst hat man keine Chance. Rzeczywiście potwierdza, że skok w rundzie kwalifikacyjnej był dla niego piękny, dla niego samego. Teraz nie poszło mu najlepiej, ale tu trzeba dzisiaj mieć dużo szczęścia. On tego szczęścia nie miał zbyt wiele w pierwszej serii. Willig du diese Chance? Ja, die Chance ist gut, also die Chance ist sehr gut und auch... Viele, viele Zuschauer, ist super, dass so viele Leute kommen und ja, toll. Danke. Also Dufi Dufner ocenia wielką kropkę jako bardzo dobrą skocznię i skacze mu się tutaj naprawdę wyśmienicie, podobnie jak innym zawodnikom. Danke schön. Bitte. Tymczasem, proszę Państwa, Toni Nieminen, no, jego rywalizacja z Kyuru będzie pewnie trwała do końca, mistrz olimpijski, tylko 105,5 metra, ale czy można teraz skoczyć przy tych gorszych warunkach, gorszym noszeniu? Proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza na dole, ten wiatr jest przeciwny. Robert Kraniec, wczoraj w kwalifikacjach drugi rezultat, 129,5 metra, już zresztą w wielu konkursach skakał bardzo daleko, no tu przekroczył... Odległość 115 metrów, ale jak widać po reakcjach samego zawodnika, najlepszy ze Słoweńców, także nie miał dobrego do końca noszenia, 117,5 metra. Noty poprawne po 17,5 i będzie w tej chwili ósmy, także za Tomaszem Pochwałą. Tomasz Pochwała ze swoim skokiem 119,5 metrów przegrywa na razie z Kyuru. 121,5, zatem Kyuru zdecydowanie lepiej od Nieminena. Bardal drugi z Norwegii, 120,5 metra. Lojcyl 119,5, Herr czwarty 120,5, 119,5. Tomasz Pochwała, szósty Jan Ahonen, siódmy Primoz Peterka. Wielkie nazwiska, ósmy Kraniec za naszym młodym zawodnikiem. Peter Żonta, ostatni ze Słoweńców. On jest wychowany blisko tej Velikanki, największej skoczni w Słowenii. Wspaniały obiekt, na którym te odległości powyżej 200 metrów no już działają na wyobraźnię. Na razie Peter Żonta jako były mistrz świata juniorów w drużynie może się pochwalić dobrym występem na Igrzyskach Olimpijskich w Hakubie. Skoczył tam, skoczył na 10. miejsce. Dzisiaj konkurs trochę traci może na blasku z powodu nieobecności Japończyków, ale wczoraj już Państwa informowałem, pojechali poćwiczyć w Japonii bezpośrednio po przygotowaniach u siebie. Wylecą do Stanów Zjednoczonych. No, będą niewątpliwie chcieli podczas tych konkursów w Hakubie, Sapporo zdobyć jakieś punkty nareszcie, bowiem poza Miyahirą i Funakim reszta w tym sezonie spisuje się słabo. Ten pomysł odchudzania okazał się szaleńczy, jak zresztą dla wielu utrata mocy. I teraz Peter Żonta.
113,5 metra na pewno go nie satysfakcjonuje. To pozornie wydaje się łatwe do rozwiązania. Zawodnicy niżsi muszą mieć wielką moc, nie mogą mieć dużej wagi. No ale jak to wszystko zrobić bez masy mięśniowej, a z drugiej strony ci wysocy mają przewagę, ale mają wielki problem wagi, którą muszą rzucać. Veli-Matti Lidström. Już był trzeci w Willingen i według twardych reguł trzecie miejsce w Pucharze Świata dało mu kwalifikację olimpijską. Mistrz świata juniorów z Karpacza nie skakał tutaj dobrze na tej skoczni. Teraz dzisiaj już poprawniejszy skok, ale bliższy od Tomasza Pochwały. I myślę, że będzie wyraźnie za, w granicach 115 metrów Roberta Matei. Robert Mateja w 30 będzie na pewno, zatem trójkę zawodników powinniśmy już w tej drugiej serii zobaczyć. 12 pozycja Veli-Matti Lindström, no typu 18 punktów, no a Adam Małysz gdzieś na moment odszedł od reszty. Stefan Horngacher nie ma teraz dobrego wiatru. Wczoraj Horngacher także przepadł w pierwszym skoku. Nie wszedł do 30. To był dla niego duży zawód. Tym bardziej, że był w formie. Jest byłym zwycięzcą Pucharu Świata w Zakopanem. Teraz już lepszy skok. Najdalej 124 metry Stefana Horngachera. Noty no troszeczkę zaskakujące, 17, 16,5 dwóch sędziów. Kazimierz Długopolski, Norweg Loeng, no ale punktów nabił więcej odległością, jest w tej chwili o jeden punkt przed Tami Kjuru. Na szóste miejsce Tomasz Pochwała spada i Roberto Czekon. Krzysztof Głębowicz, nasz znany sportowiec niepełnosprawny, cały czas tu mocno zagrzewa i kibiców, i Roberto Czekona, ale jak widać, Roberto, przypomnę, niegdyś drugi w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata w 1995 roku. Chyba nie bardzo może oprzeć się jednak urokowi pięknych Polek. Ta forma, która całkiem dobrze szła w górę, 113 metrów. Na 21 miejsce mu daje. Ale sympatia, jaką wszędzie cieszy się Włoch, jest rzeczywiście ogromna. Martin Koch. Wczoraj już dobry występ. Przypomnę, że on bywał na trzecich miejscach podczas tegorocznych Pucharów Świata z Adamem Małyszem, Simonem Amanem. Wczoraj był szósty przed Adamem Małyszem, ale jak widzimy, ten skok niespecjalny. 117 metrów to oczywiście nie jest skok zepsuty, ale to nie jest skok, który jest na miarę aspiracji bardzo zdolnego 20-latka. Dziesiąta pozycja i on w tej chwili zamyka dziesiątkę, którą otwiera jego roda. Horngacher, Kjuru, Bardal, Loitzl, Herr, szósty Pochwała, Ahonen, Peterka, Kraniec, Koch, a teraz Goldi. Coś się z Goldim tutaj stało. Po bardzo dobrym sezonie ta skocznia, na której przecież tak wysoko bywał w przeszłości, wygrał jeden z konkursów przed laty, nie leży mu. Wszystkie do tej pory próby Goldiego były niespecjalne. No teraz nareszcie, brawo. Zadowolony. Tak, przełamał jakiś impas. 90 km prędkość najazdu, ładne ułożenie w powietrzu, 121,5 metra, no i powinien być wysoko. Horngacher miał 124, ale niskie noty i dzięki temu punkt wyprzedza swojego rodaka Goldi. A zatem dwaj Austriacy, Goldi, Horngacher, później Finn Kjuru, Norweg Bardal, piąty Loitzl, szósty Herr, siódmy Tomasz Pochwała. Bardzo wysoka pozycja naszego skoczka.
jest fan klub Andiego i teraz Jussi Lajna. No, z nim ma ogromny kłopot Kojonkowski, zwycięzca Pucharu Świata w Kuopio. Tam razem z Adamem Małyszem podzielili wygrane, później kontuzja, indywidualny trening, dość długo w kraju Finlandii, powraca, musi oczywiście wrócić na Puchar Świata, 117,5 metra, ale presja jest tak ogromna, że Kojonkowski mówi, nie potrafię mu tego wytłumaczyć, ale zapytany, co według niego, Kojonkowskiego, trenera Risto Jussi Lajnena, 9. miejsce, fina, jest najważniejsze w skokach, powiedział, spokój i zaufanie do siebie, pewność siebie, utrata tej cechy nakręca spiralę błędów. No i teraz można już sobie odpowiedzieć, że wystarczy jeden detal i wszystko się niestety w skokach łamie. Szalenie techniczna konkurencja, hokej, także zwycięstwo w Pucharze Świata. Hokej ma miejsce w reprezentacji niemieckiej przed granicą 120 metrów. Lądował 117 metrów. Hokej będzie poza pierwszą dziesiątką. Ona pozostaje niezmienna. Goldi Horngacher Kjuru. Bardal Loicyl Herr, 7. Pochwała, 8. Ahonen, 9. Jussi Lajnen, 10. Peterka. Martin Schmidt, dwukrotny mistrz świata. Właściwie całe przygotowania, tylko jeden cel. Interesuje go tylko złoty medal olimpijski. Powiedział, ma wartość, której nie można na nic przełożyć. No, w granicach punktu krytycznego powiedział w wywiadzie, że trochę w tej chwili są za duże oczekiwania w stosunku do Adama, ale wierzy, że Adam Małysz będzie w gronie walczących o zwycięstwo w Salt Lake City. 123 metry Martina Schmidta, nota 120,9 punktu jest przed Andrasem Goldbergerem o 2,2 punktu, noty po 18,5. No to jeszcze nie jest ten Martin Schmidt, dwukrotny zwycięzca ostatniego Pucharu Świata tutaj w Zakopanem. To nie jest ten dwukrotny zwycięzca w generalnej klasyfikacji. A wymieniając faworytów powiedział Witthelsen, który już był na 3. miejscu podium podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Japonii. Witthelsen. Dobry i najdłuższy skok. Dobra prędkość. 98 km, 125,5 metra Andreasa Witthelsa i on będzie przed Martinem Schmidtem. A zatem już teraz rozpoczyna się to przyspieszenie. Witthels, pozostają nam proszę Państwa Helwart, Hautamäki, Hanawalt i Adam Małysz. Dzisiaj powiedział Apoloniusz Steiner, wiele nie możemy zmienić, ale zarządziłem mobilizację w zespole. Jest tak ogromne oczekiwanie tych widzów, że trzeba po prostu zdobyć się na coś szczególnego. Martin Helwart. Tyle, że u Adama to oczywiście wszyscy spodziewają się gry o zwycięstwo. Helwart, świetny sezon. Znakomite występy na turnieju czterech skoczni i wydaje się, że tak jak Witthels w tych granicach, na razie 123 Martin Schmidt, 122 Witthels, miał 125,5, 122,5 Helwart, noty 19 punktów, 1,18,5, zadowolony Inauer i jest drugi, dwaj Austriacy w tej chwili prowadzą. Pochwała 10. O, będzie bardzo blisko 10. I Matti Hautamäki, wczorajszy zwycięzca. Ale to nie jest przypadkowy zwycięzca, bo przecież on już w Willingen był drugi za Hanawaldem przed swoim rodakiem Lindströmem. I popatrzmy. To już jest olimpijska forma. Najdalej. Najdalej. I to myślę, że dorzucił
ze 3 metry 128, tak, 128,5 Matti Hautamäki przed Andrasem Witchelcem. Hautamäki 4,4 punktu, łączna nota 126,9. Przewaga nad Witchelcem, Helwartem już prawie 10 punktów. Czwarty Schmidt, piąty Goldi, Horngacher, 11 pochwała. I teraz, proszę Państwa, Sven Hannawald. Wczoraj słusznie nasz gość, Marek Jóźwik, w końcu stary sportsmen olimpijczyk, zauważył, niech się Niemcy martwią o formę Svena Hannawalda, my martwmy się o formę Adama Małysza. No ale jak Marek dobrze wiesz, już trochę późno na zmartwienia. I Państwo też już czują to, że ta próba najistotniejsza się zbliża. Próba to oczywiście nie dzisiejszy konkurs, a Igrzyska Olimpijskie. Hannawald. Czy wraca do gry jako wielki zwycięzca? Tak, tak. Najdalej w granicach 130 metrów. 130 metrów dokładnie i będzie miał dużą przewagę. Tym bardziej, że noty 19, 19,5. Uła, dobry skok Hannawalda. Wczoraj przegrał 40 punktu, a dzisiaj już ma nad Hautamäkim 4,7. No, takich reakcji Hessa, przyznają Państwo, dawno nie widzieliśmy. Podobne miewa Hannawald. A teraz Adam Małysz. Pięknie tu się zrobiło, kolorowo. To na pewno będzie go niosło. Wiatr jest dobry. Na dole troszeczkę mógł być lepszy, bo jego tam na dole nie niesie. Może mu brakować nieco właśnie odległości. Jest! Piękny skok! Znakomicie! Dobra prędkość najazdu, 90. Już pierwsze noty wyskakują po 19. 131 metrów. Adam Małysz prowadzi! Adam Małysz prowadzi, tu jest szaleństwo, te 50-60 tysięcy, radość ogromna, Adam Małysz prowadzi. Może mobilizacja to jest to hasło, ale wolałbym, żeby to była wielka, pewna forma. Cieszmy się, proszę Państwa, nie ma co teraz analizować, jest pierwszy i będzie skakał ostatni, będzie nas trzymał w napięciu do końca. Wracamy do tych najwspanialszych momentów Polaka przez cały sezon. 20 wygranych konkursów, no i może trzeba będzie zrobić, widzą Państwo reakcję pary prezydenckiej, jest 131 metrów, ma przewagę niecałego metra w punktach, gdzieś pół punktu uciekło z ocen. 1,3 punktu. Niesamowita walka będzie do końca. Kto z nich to wytrzyma? Dwaj wielcy fajterzy. Pozostali mają już dużą stratę. A zatem pozostają przed drugą kolejką. Adam Małysz skakał po 130 metrów na treningach. Spiął się nasz mistrz. Pokazał charakter. To jest ważne. A zatem trochę uspokajamy się i cieszmy się bez euforii, chociaż dlaczego mamy sobie zabierać tę chwilę wielkiej radości? Bardzo ładny lot. W locie już był perfekcyjny, ale to wyjście z progu nareszcie. Już nie zacięty automat, ale to jest ten dobrze wystrzelony pocisk taki o maksymalnym torze. Adam Małysz. 137,3. 1,3 punktu Adama Małysza, przewaga nad Hannawaldem. Później 6 nad Mattim Hautamäkim, 10,4 nad Witchelcem, 15,8 to się przekłada już na sporo metrów. 6 metrów Witchelca, 8 metrów Helwarta. Wydaje się, że ta trójka musi to rozegrać między sobą. 13 Tomasz Pochwała. Brawo, brawo. To jest potwierdzenie rosnącej formy. Bardzo udane występy naszego młodego Tomka Pochwały. Wnuka medalisty olimpijskiego Franka Gronia Gąsienicy. Pierwszego brązowego medalisty w polskich dziejach. Robert Mateja, 25. 115 metrów, 103,5 i myślę, że Robert musi dorzucić jeszcze z 5 metrów, a pierwszy pechowiec Roberto Czeko.
Trener Apoloniusz Steiner uśmiechnięty. Panie trenerze, pod nami 50 tysięcy więcej nawet chyba szczęśliwych polskich kibiców, którzy dziś oglądali taki skok Adama Małysza, na jaki od dawna czekaliśmy. No zgadza się. Ja tu cały czas twierdziłem, że do Igrzysk Olimpijskich mamy dość czasu, żeby z Adamem wrócić do jego normalnej takiej dyspozycji, a to się już pojawiało teraz na treningach. Ciągle było, ciągle brakowało czegoś, ciągle wczoraj ogromna presja tutaj, która nas troszkę rozregulowała, ale dzisiaj już zrobiliśmy, że tak powiem, porządek w naszym zespole i nasi chłopcy dzisiaj skaczą dobrze, ja jestem bardzo zadowolony. A ten skok, który Adam oddał, no, należał się publiczności, która tu przyszła, która po tym wczorajszym siódmym miejscu może była nieco zawiedziona, chociaż reakcje są kapitalne, wspierające nas cały czas. No, czujemy tą życzliwość na każdym kroku i dlatego cieszę się, że dla tej publiczności, która tu dzisiaj przyszła, taki wspaniały skok został oddany. Adam prowadzi, przed nami druga seria, ale to, co się pojawiło na treningach, już zaczyna wskakiwać w zawodach. Chwalimy, panie trenerze, Adama Małysza, ale także pozostali nasi skoczkowie, którzy weszli do drugiej serii, zasługują na wielkie słowa uznania. Szczególnie Marcin Bakleda, który dziś zdobędzie swoje pierwsze pucharowe punkty. Tak, zgadza się. Jest to już siódmy zawodnik, który w tym sezonie zdobywa punkty w Pucharze Świata, a to nie jest łatwo, to jest bardzo trudno. Marcin, co prawda, na Igrzyska Olimpijskie nie pojedzie, ale pojedzie do Japonii. Tam będzie startował w dwóch Pucharach Świata. Już w poniedziałek wyjeżdża grupa czteroosobowa kolejnych naszych zawodników do Japonii i tam będą nas reprezentować w Pucharach Świata. Panie trenerze, co powiemy o pogodzie? Czy teraz mamy już lepsze warunki i druga seria finałowa powinna przebiegać w słuchaniu atmosferze? No ciągle jest wiaterek, który tutaj niekiedy wiruje i wypacza trochę tę konkurencję, ale widzę, że Miran Tepesz, który kieruje tam ruchem, że tak powiem, na tej skoczni, puszcza, obserwując wiatr, puszcza to zielone światło, że on przytrzymuje niektórych zawodników, jeżeli warunki są złe, i odszczekuje, żeby w miarę w równych warunkach ta walka się tutaj rozegrała do końca. Mówiliśmy o tym, panie trenerze, wczoraj, że to ostatnie zawody światowej czołówki, ostatnia konfrontacja przed Salt Lake City i chyba większej zapowiedzi emocji, które tam nas czekają, dziś nie mogliśmy się spodziewać. Tak, to jest dobre dla dyspozycji psychicznej. Jeżeli przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie i przed tym ostatnim etapem przygotowań osiągnie się dobre wyniki, daje to znowu psychiczny komfort przygotowań i wiarę, że na tej najważniejszej imprezie też będzie dobrze. Proszę Państwa, zatem za moment rozpoczęcie drugiej serii. Napięcie tutaj wśród widzów jest niewyobrażalne, nasze również, bo oto wracamy do wielkiej gry z liderem polskich skoków Adamem Małyszem. Obok mnie Marek Siderek, szef szkolenia, wyskoczył w górę. Masz chyba lepszy dosiężny niż Adam. Witam serdecznie wszystkich telewidzów. Dzień dobry Państwu. Pozwolicie, że również z redaktorem Szararowiczem tą drugą serię będziemy razem komentować. Może zacznijmy od tego, że tak. Przede wszystkim po raz pierwszy Krzysztof Dufner, 30, rozpoczyna w tej chwili skoki. Po raz pierwszy przegrał, jeśli chodzi o prędkość najazdu, Adam Małysz, pół metra. Czyli to są te prędkości, które miał w momencie, jak wygrywał konkursy Pucharu Świata. Od pół kilometra do 0,7, a nie tak jak ostatnio się zdarzało, 2 metry. Ja myślę, że to jest też ważna rzecz, nad tym pracował Piotr Kwias, aby troszeczkę delikatnie zmienić dojazd do progu. Myślę, że tam te błędy były lekkie, występowały u Adama. On powoli wraca do tej swojej wysokiej formy. Myślę, że tutaj te prędkości, o których mówi redaktor Szaranowicz, faktycznie mają decydujące znaczenie na progu. Proszę Państwa, czterech, zgubiłem, za to przepraszam, Marcina Bakledę, czterech, tak jak wczoraj był Łukasz Kruczek, dzisiaj zobaczymy piątego, szóstego zawodnika, to będą dwaj nasi reprezentanci. Marcin Bakleda, jak wiemy, pojedzie na Puchar Świata do Japonii, Robert Mateja, przygotowania do Igrzysk, teraz Peter Żonta. Różnice między zawodnikiem piątym, szóstym, a piętnastym, Primoszem Peterką, to zaledwie 5 punktów, to są 3 metry, zatem tu jest o co walczyć, o wysokie pozycje.
Myślę, że zresztą te przewagi są dzisiaj niewielkie poza pierwszą trójką. Adam Małysz o 1,3 punktu, a zatem niecały metr nad Svenem Hanawaldem. Matti Hautamäki trzecią także jest blisko. Nota Adama Małysza za skok najdłuższy w pierwszej serii 131 metrów, 137,3, 136 punktów. Sven Hanawald 131,3, Matti Hautamäki. Teraz najistotniejsze jest wytrzymanie tego wszystkiego do końca. Będzie wielka presja, ale mam nadzieję, że dla nas będzie to piękna niedziela. Tutaj koralny śpiew. Niedziela będzie dla nas przypomnienie słynnego niegdyś szlagieru i oby tak rzeczywiście się stało. Teraz Lars Bystel. Widzimy, że te prędkości są porównywalne, takie jak były. 90. I pół kilometra. Lars Bystel pierwsza, odległość 113. Teraz w drugim skoku 112 metrów. No i będzie za Peterem Żontą. Żonta, Bystel, Dufner słabo dzisiaj skakał, ale on jest właściwie głównie zawodnikiem drużyny. Blaż Wyrchownik. To już jest ta bezpośrednia bliskość naszych reprezentantów. Za chwilę zobaczymy Marcina Bachledę, później Roberta Mateje. Musi stoczyć 114 metrów, żeby objąć prowadzenie. No i wygląda, że lądował w tych granicach. Tak, w granicach skał, w granicach 115 metrów. Zobaczymy dokładnie 115 metrów. Zatem teraz każdy z nich już będzie miał bardzo jasną sytuację przed skokiem. Myślę, Marek, że to jest i z jednej strony bardzo czytelne, ale z drugiej ogromnie trudne, bo już czasami po wyjściu z progu wiedzą, że nie da się tego pociągnąć. Zgadza się. Wiatr jest niedobry. Zgadza się. Tutaj na tej wielkiej kroki, to co Państwo wspaniale widzicie na ekranach swoich telewizorów, ten ruch wiatru, o właśnie, w tym momencie, prawda, 0,7, 1,30, 1,50 zmienny. On jest korzystny w tym momencie, tak, dla zawodnika. Na progu zwłaszcza zobaczymy Marcin Bachleda. Miał sprawił dużą niespodziankę wchodząc do tej 30, ale skakał bardzo dobrze w eliminacjach. Dynamicznie, szybko. No, musiał skoczyć także 114 metrów. Czasem było 111. Zobaczymy jeszcze za moment noty. Tam było, był błąd przy lądowaniu. Zaraz zobaczymy. A mówi to sędzia międzynarodowy. Tak, troszeczkę nie było tej stopy różnicy. Jest przy tym odjeździe mogło to zakończyć się upadkiem. Stąd między innymi te oceny, które Państwo widzicie w tej chwili w granicach 16,5 i 17 punktów. Czwarte miejsce. No i Robert Mateja. Wszyscy go mobilizowali. Leszek Nedarkiewicz, dyrektor sportowy tego konkursu, który tutaj chodzi, trapi się tą ogromną liczbą widzów, kłopotami, ale wychodzi z tego zwycięsko, powiedział. Walczy Robert, bo jest wielka szansa. No i teraz zobaczymy. Dobrze wyszedł. I jest skok powyżej 115 metrów. metra. Robert Mateja i będzie oczywiście pierwszy. Teraz ważne są te skoki rywali. Kolejny zawodnik z numerem 40, Dirk Elze, w pierwszej serii 115 metrów, bezpośredni rywal Roberta Matei. Tymczasem nieudany skok. Nieudany skok, ale zawiesił się komputer. Prawdopodobnie gdzieś w tym tłumie musiało się coś stać. Będzie problem z odległościami, z wynikami. Jest Robert Mateja z Maciejem Kurzajewskim.
Robert Mateja, który oddał dzisiaj dwa bardzo dobre skoki. Musisz być bardzo zadowolony z tego weekendu w Zakopanem. No tak, tutaj jak widać skacze się mi dobrze całkiem i wczoraj wyśmienite dziewiąte miejsce, dzisiaj też dwa równe skoki. Troszkę dzisiaj warunki są takie bardziej zmienne, raz z przodu, raz z tyłu i tak ten konkurs wygląda, że zawodnicy teraz za mną skoczył 90 metrów przed tym lepiej. Robert, czy takie było założenie wasze, ekipy całej naszych skoczków, żeby przygotować się na Zakopane i przed Igrzyskami Olimpijskimi pokazać się z doskonałej strony? No tak, to było główny nasz cel, tutaj te zawody, no i igrzyska olimpijskie i myślę, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, zgodnie z planem i na olimpiadzie już powinno być dobrze, a nawet świetnie. Gratulacje i dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, Robert. Tyle Robert Mateja. Matti Lindström. Trzecia pozycja, Robert Mateja cały czas jest pierwszy i Igor Medved. Teraz ci zawodnicy, którzy są bezpośrednio Roberta, bliższe, zdecydowanie bliższe skoki. Myślę, że Roberta nie powinien wyprzedzić. Jest Robert Mateja, Blaż Werchownik, Lindström, Medved na piątym miejscu, 111 metrów, nota 201. No, widać, że mają jakiś kłopot przy lądowaniu. Teraz następny z Norwegów. No blisko, blisko. Proszę Państwa, na razie spokojnie będziemy obserwować tę część rywalizacji, dlatego że ona oczywiście odnosi się do Roberta Matei, który będzie szukał swoich punktów. Znowu wczoraj bardzo dobre dziewiąte miejsce, najwyższe w tym sezonie. Teraz powinien się przesunąć, przesuwa się systematycznie, bowiem kolejni zawodnicy skaczą słabiej od niego. Lokkesej 112 metrów, Mateja pierwszy, Brychownik drugi. No i za moment Damian Fras, Martin Koch, Robert Kraniec. Kraniec pewnie dalej skoczy, Stefan Hocke, Primoz Peterka, ale to jest wszystko blisko. Te różnice punktowe były zdecydowanie niewielkie. Myślę, że Robert może przesunąć się i na pewno przesunie się w klasyfikacji ogólnej. No teraz niezły skok Damiana Frasa. No ale my czekamy cały czas, proszę Państwa, na tę końcówkę, na te trzy decydujące skoki. 28 w tej drugiej serii Matti Hautamäki, 29 Sven Hannawald i najlepszy po pierwszej serii Adam Małysz. Ale wcześniej jeszcze zobaczymy Tomasza Pochwałę, Damian Fras. I jest także minimalnie za o dwa punkty, czyli nieco ponad metr dalej Robert Mateja i kolejny zawodnik przegrywa z naszym reprezentantem Martin Koch. Teraz widzieliśmy, że ten wielki talent Austriaków no, poszybował już na odległość, którą pewnie chcieliby zaliczyć ci najlepsi. 129,5 metra. 129,5 metra. On przez długi czas, wydaje mi się, będzie prowadził. 242 nota. Oczywiście Adam Małysz już po pierwszym skoku ma 137,3. Niemniej jednak nareszcie dobry skok tego niezwykle utalentowanego Austriaka. Teraz kolejny taki fighter, Robert Kraniec. Tak, Robert Kraniec
jest członkiem kadry olimpijskiej. Uzyskał już nominację do startu w Salt Lake City. I również bardzo ładny skok powyżej 120 metrów. Koniec. I pierwsze miejsce zajmuje Martin Koch z Austrii, drugie miejsce Robert Kraniec ze Słowenii, miejsce trzecie Robert Mateja. Siedemnasty po pierwszej serii Stefan Hoke. Musi skoczyć aż 130 metrów, żeby pobić prowadzącego Martina Kocha. Oczywiście nierealna sytuacja. Stefan Hoke, pierwszy skok 117, drugi 115,5. Na razie Martin Koch, Robert Kraniec, Stefan Hoke, Robert Mateja jest czwarty. No i myślę, że w tej chwili już ci kolejni zawodnicy mają sporą przewagę punktową, będą się bronić swoimi długimi skokami. Zobaczymy jeszcze, co zrobi Primoz Peterka, za po nim Risto Jussilainen, Jana Ahonen i Tomasz Pochwała. 118 metrów miał niegdyś dwukrotny zwycięzca w Zakopanem Primoz Peterka. I zajmował 16 miejsce po pierwszej serii. Musi także skoczyć bardzo daleko, gdyby myślał tutaj o wygranej 130 metrów, nierealne 120 metrów. No, myślę, że zaczynają się trochę zmieniać warunki konkursu. Jest wiecznie, zaczyna padać lekki śnieg, będzie pewnie wolniejszy najazd. To z jednej strony chyba trochę dobrze dla Adama, a z drugiej dla wszystkich trudniejsze warunki skakania. No, decyzja będzie należała do jury. Faktycznie w tym momencie rozpoczyna lekko padać śnieg. Myślę, że ostatnia piętnastka w miarę w optymalnych warunkach będzie startował. Primoz Peterka, trzeci za Kochem, Krańcem, przed Hoke, a teraz Risto Jussilainen. Dobry skok, no ale cały czas ci najlepsi, żeby pobić Kocha, muszą skoczyć daleko. Byli blisko w tych odległościach. W pierwszym skoku 117,5, 117 miał Kocha, drugi miał 129,5, teraz 123,5. Jussilainen to jest trzeci skok w tej drugiej serii i daje mu trzecie miejsce za Kochem i Krańcem. Jussilainen, łączna nota 229,8. 240 prowadzący Koch, Kraniec 232,5. A teraz Jan Ahonen, mistrz świata, wielokrotny zwycięzca Pucharów Świata w tym sezonie, w cieniu. No i też nie był to dobry skok. W granicach minimalnie chyba powyżej pierwszego, 118, nie, niemal w granicach. 118,5 miał w pierwszej serii, teraz 118. Piąty rezultat drugiej serii będzie dopiero piąty, bowiem dla Ahonena to nie jest wysoka pozycja, za Kochem, Krańcem, Jussilainenem i Peterką. Za moment powinniśmy zobaczyć zieloną linię, która wskazywać nam będzie, gdzie należy skoczyć. Tomasz Pochwała, no on 127 metrów, to można było wyliczyć po pierwszej serii. To nie jest łatwo skoczyć tak daleko. Pierwszy skok miał piękny, 119,5 metra, teraz 117 metrów. To jest szósta odległość drugiej kolejki, noty po 18 i będzie szósty. Ale jest przed Hoke i przed Robertem Mateją. Zanim dwaj Słoweńcy, Damian Fras, Blaż Wierchownik. Patrząc pod kątem rywalizacji olimpijskiej w drużynie, to jest istotna informacja. I Aleksander Herr dzisiaj bardzo dobrze wystartował, lepiej od swojego partnera z drużyny, z którym zresztą rywalizuje o miejsce w ekipie olimpijskiej, Duffy Dufnerem. Teraz 115 metrów, pierwszy skok miał lepszy, 120,5, no i tym samym
tej drugiej stracił. To jest ósmy dopiero skok, jest siódmy za Tomaszem Pochwałą. Pochwała pozostaje na szóstym miejscu. Wydaje się, że dobry występ. Ja myślę, że bardzo dobry występ Tomka Pochwały. Kolejne punkty w Pucharze Świata będzie wysoko. A teraz Lojcuj. 119,5, pierwszy skok. O, teraz powyżej 120 metrów, ale żeby wyprzedził swojego rodaka Martina Kocha, musiał wyskoczyć jeszcze kilka metrów dalej, 122,5 metra. No, zabrakło mu w granicach 4-5 metrów. Drugi za Martinem Kochem, a my mamy naszego cichego bohatera na razie tego konkursu, bowiem o głośnym jeszcze będzie pewnie słychać, o Adamie Małyszu, a teraz jest Tomasz Pochwała i Maciej Kurzajewski. Ale może, Barbał. Ale możemy tak powiedzieć, bohater z Zakopanego Tomasz Pochwała, który pokazał, że nie tylko Stefan Hoppe-Hocke może skakać w Pucharze Świata daleko, ten młody niemiecki zawodnik, ale również i Polak Tomasz Pochwała. Tomku, gratulacje, fantastycznie dzisiaj. No, dziękuję bardzo. Znów kolejne punkty, dobry wynik. Chociaż drugi skok trochę za bardzo w przód, ale nie było takiej wysokości, ale jeszcze mi się udało z tego skoczyć. Przed momentem zaczął pruszyć śnieg, te warunki się tu trochę zmieniły na skoczni. Jak mogą one wpłynąć na skoki ostatnich zawodników w dzisiejszym konkursie? Znaczy, nie powinny źle wpłynąć, bo teraz przyspieszone jest czerwone światło, co mniejsze różnice między jednym a drugim zawodnikiem, ale mam nadzieję, że będzie dobry do końca konkurs. Czyli teraz tylko czekamy na kolejny doskonały skok Adama Małysza. Tak, trzymamy kciuki wszyscy. Wspólnie z Tomaszem Pochwałą, Włodzimierz Szaranowicz. Daleko od linii zielonej, tej, która wyznacza teraz dla każdego już możliwość awansu. Oczywiście siła i przyciągania czasami jest niewspółmierna do możliwości, zatem Tamik Jur blisko 111,5 metra, 10 metrów bliżej aniżeli w pierwszej próbie. Jest dziewiąty za Tomaszem Pochwałą, ciągle na siódmym miejscu. Koch, Loicel, Kraniec, pierwsza trójka, później Jussi Leinen. I tutaj warunki nam się już zmieniają. Horngacher. No także on w granicach 125 metrów musiałby lądować. Będzie zatem trójka prawdopodobnie Austriaków na czołowych pozycjach, 121 metrów. Koch, Loicel. W tej chwili patrzymy trzeci i jest za właśnie tą dwójką Koch, Loicel, Stefan Horngacher. Goldi, zatem na razie Austriacy dominują, ale jeszcze tu nie mieliśmy wszystkich najlepszych. Im pozostanie jeszcze tylko Helwart Wittfelsl. No tylko, mają znakomitą ekipę, co potwierdzili, wygrywając ostatnio konkurs drużynowy Willingen i Goldi. Trochę się przełamał w tej pierwszej serii, 121,5, jeżeli teraz skoczy 125, będzie przed swoimi rodakami. Blisko. Za blisko. Przypomnienie, że do niego należy najdłuższy skok na świecie, 225, ale to oczywiście w lotach narciarskich. Goldi jedyny z Austriaków zostaje w Europie, być może nawet będzie w Ramsau lub Szonach trenował, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich. Pozostali z Inauerem jadą na Puchar Świata do Japonii. Martin Schmidt, Goldi w tej chwili dalej, siódmy. Przed Akonenem, dziewiąty Tomasz Pochwała. Zwraca uwagę na to Marek, to bardzo ważne, że startujący dzisiaj Miran Tepesz bardzo dba o to, żeby wszyscy zawodnicy mieli porównywalne warunki. Znakomicie prowadzi zawody. Tak, wspaniale prowadzi te zawody i stara się stworzyć jak najbardziej optymalne warunki do oddania skoku dla każdego zawodnika, jeżeli siła wiatru przekracza dwóch metrów na sekundę. Wstrzymuje konkurs, jeżeli jest on niekorzystny, również pozwala zawodnikom zejść z belki, wstrzymuje. Mamy ciekawą sytuację. Piotr Fias, ostatni zwycięzca, można powiedzieć, że chciałby zostać tym, który ostatni zwyciężał w Pucharze Świata w Zakopanem, ale teraz Adam Małysz ma tę szansę, prowadzący po pierwszej kolejce. Zobaczymy, czy rzeczywiście uda nam się dzisiaj przeżyć tę wielką chwilę szczęścia. Na razie
przetarcie torów, padający śnieg będzie powodował, że po wstrzymaniu przez chwilę konkursu trzeba znowu przecierać tory. Tam robi się wolniej, mokro. Tak regulamin przewiduje FIS-u, jeżeli ta przerwa jest dłuższa, musi przedskoczek być do dyspozycji. No i patrzmy na Schmidta, bowiem on tu jest owacyjnie przyjmowany w Zakopanem. No, miał skoczyć 123 metry, żeby pobić prowadzącą trójkę Austriaków. Nie wiem, czy wyprzedzi Kocha, może troszeczkę. 124 metry będzie zatem pierwszy przed Kochem, Loitzlem, Horngacherem. Trójka Austriaków zepchnięta, ale mają jeszcze w odwodzie za chwilę Helwarta, Witthelsla, później tylko Hautamäki, Hanawalt i Adam Małysz. Szybko, błyskawicznie wręcz ta druga seria pędzi. Helwart. Wielka forma w tym sezonie. No i zobaczymy. Pierwszy skok 120,5. Może być troszeczkę za krótko, by pobić Martina Schmidta. Lądował podobnie jak w pierwszej serii. 122,5. O 2,1 punktu jest za Martinem Schmidtem. Zatem Schmidt już będzie dość wysoko. Wczoraj był czwarty. Na to trzeba zwracać uwagę. Przesuwa się coraz wyżej. Teraz Witthelt, jeden z wielkich faworytów. Czwarty po pierwszej serii. Na Igrzyskach Olimpijskich, przypomnę, miał już brązowy medal, a teraz mówi się o tym, że będzie niewątpliwie bardzo groźny. Patrzmy. Pierwszy skok 125,5 metra. Teraz wystarczy, by skoczył 122. Tylko 122 i nie wiadomo, czy mu się to udało. 121,5, a zatem notami może po 19. Jest jednak minimalnie o 1,5 punktu przed Schmidtem. Witthels i pozostaje trójka. Ci już bezpośrednio walczą, proszę Państwa, dzisiaj o wygraną. Matti Hautamäki, wczorajszy zwycięzca. 128,5 metra. On powinien objąć, mieli sporą przewagę, prowadzenie. Skoczył tuż za tym punktem krytycznym, konstrukcyjnym, 120 metrów. I to chyba powinno wystarczyć minimalnie, wyprzedzi Witthelsla. Zależy jeszcze 122, tak, przy notach po 19 punktów będzie pierwszy. 251,9, a zatem nie trzeba teraz już tak daleko skoczyć. Na jazdy wolne 99, czyli tak jak w pierwszej serii. Hanawalt, a później tylko Adam Małysz. Czy ten niezawodny Sven Pani Hanawalt skoczy daleko? Co później zrobi Adam Małysz? Wyjście z progu i patrzmy, gdzie wyląduje. 125 w tych granicach. Na pewno będzie prowadził, dalej skoczył niż 125 dokładnie. Matti Hautamäki, zatem teraz prosta kalkulacja. Proszę Państwa, tu niewiele trzeba liczyć. 125 metrów w dobrym stylu, bo noty Hanawalda po 18,5, 2, 3, 19, 125 metrów i oszalejemy tu z radości. Te kilkadziesiąt tysięcy widzów. To jest trudne zadanie. Pada śnieg, wieje, za moment zobaczymy jaki wiatr, ale już nie ma znaczenia. Za moment Adam Małysz i będzie wszystko jasne. I jest blisko, ale czy jest wystarczająco? Za moment zobaczymy odległość, kluczowa odległość. Styl był ładny, 123,5, blisko, będzie wszystko blisko. I teraz jaka nota? 19,5, 19,5 na, może zyskać tutaj na punktach. I patrzmy, jest pierwszy! Jest pierwsze miejsce, proszę Państwa, wspaniały sukces Adama Małysza. 2,1, 262,1. Ależ ma Hanawalt, pecha, przegrywa drugi konkurs wczoraj, 0,6, 0,4, dzisiaj 0,6 punktu. 21. wiktoria Adama Małysza w jego startach. Jest pierwszy. Piękna niedziela. Niedziela należy do nas. Widzieliśmy wielką radość Marka Siderka. Widzieliśmy wielką radość Apoloniusza Tainera, Jana Szturca. Dzisiaj tutaj to Zakopane będzie biało-czerwone. No i finałowe rezultaty. Adam Małysz, Sven Hanawalt. Noty zdecydowały.
po 19,5. Ten skok był rzeczywiście piękny. Gratulacje. Kojonkowski z Hesem stoją, złożyli sobie gratulacje. Dostał wcześniej gratulacje także Apoloniusz Steiner, a teraz wiwaty dla Adama Małysza. Wielkie brawa. Myślę, że 80 tysięcy osób zgromadzonych na wielkie kroki przeżywa wielki sukces. Wielki sukces. Tak. My również z rektorem Szaranowiczem cieszymy się, bo jest to wielki, wielki sukces Adasia Małysza. Pięknie. Lot nienaganny. Nienaganny. Myślę, że tutaj niewielki popatrz błąd. Jeszcze na to lądowanie. No, ustał do końca i miał to poczucie jak dawniej, że było dobrze. To się czuje, gdzieś jest przekonanie, chociaż proszę Państwa, to jest 1/3 metra. 1/3 metra wczoraj decydowało w granicach 25 centymetrów. Przegrał Hanawald 2 konkursy, ale przegrał. I dzisiaj jest znowu drugi, zyskuje 20 punktów. W Pucharze Świata miał 139, przed igrzyskami dorzuca 20 punktów, 159 punktów w Pucharze Świata przewagi Adama Małysza. A zatem ostatnie przygotowania przed nami. Po wczorajszym konkursie mówiliśmy o tym, że już się wszyscy zbliżyli do Hanawalda. Nie ma zdecydowanego lidera. Oni dwaj. Małysz, Hanawald, ale jest pewnie 8 kandydatów do medali Igrzysk Olimpijskich. Mają Niemcy, mają Finowie, jest Małysz, Austriacy, którzy nie wiadomo w jakiej będą formie po Pucharze Świata w Japonii. Te ostatnie przygotowania wbrew pozorom to już tylko szlif. Cudów i istotnych zmian nie można dokonać. Jest prezydent Aleksander Kwaśniewski. Jest pani Jolanta, tak, pani Jolanta, wielka pani, radość. Pani Jolanta Kwaśniewska, Stefan Pan. Adam Giersz, prezes Włodarczyk. To jest wielka radość. Myślę, że już do Salt Lake City pojedzie Adam Małysz w innym nastroju. Tyle, że igrzyska to inna bajka. Igrzyska rządzą się swoimi prawami. Kwalifikacje, pewna loteryjność. Zresztą o czym my mówimy? O jakiej racjonalności w sporcie? Przecież tutaj nie ma właściwie racjonalnych granic. Dziś rację będą mieli ci, którzy powiedzą, że Adam zdobędzie złoty medal, jak i ci, którzy będą sceptyczni. Te spekulacje przecież może obalić byle podmuch wiatru 10 i 13 lutego na olimpijskiej skoczni, ale oby siły natury i istota sportu, które są zbieżne, sprzyjały nam, a te wszystkie pozostałe spekulacje niech pozostaną po prostu tylko zabawą. Pozostanie nam teraz piękny smak oczekiwania, niepokoju, nieprzewidywalności. Z tym, że no nie ma co ukrywać, kreatorami własnego losu są tacy wspaniali sportowcy jak Adam Małysz, Sven Hanawald, pozostali. Gratulacje od prezydenta. Zatem wszystko w rękach opatrzności. Sukces Zakopanego, o tym trzeba powiedzieć. Wspaniała widownia, 70 tysięcy, rekord Pucharu Świata. Oglądalność telewizyjna wielka, większa aniżeli w poprzednich konkursach. I RTL, i CDF, i TV, Telewizja Polska ma tę oglądalność. Organizacja zawodów znakomita, mimo tego zatłoczenia. Gratulacje dla Andrzeja Kozaka, Leszka Nadarkiewicza. Wspaniałe biuro prasowe. Jerzy Zakrzewski, Tomek Zimok z radia potrafili stworzyć dziennikarzom znakomite warunki. Wielu trenerów przychodziło chętnie opowiadać. I myślę, że trwała szansa na stabilizację mocnej pozycji Zakopanego w Pucharze Świata, zwłaszcza ten pomysł RTL rozgrywania nieoficjalnych mistrzostw świata wzorem Formuły 1 jest dużą szansą dla miasta, dla polskich skoków. Adam Małysz pierwszy w Pucharze Świata, Hanawald drugi, a nasi trenerzy są już i proszę o wywiad. Apoloniusz Steiner i Piotr Fias szczęśliwi, bo Adam Małysz przełamał kryzys w tym najważniejszym momencie w ostatniej konfrontacji przed igrzyskami w Salt Lake City. Tak, i trzeba powiedzieć, że wygrał w równej walce. Tutaj nie powinęła się noga Hanawaldowi. Skakał równie dobrze, ale tym razem Adam był lepszy. No jest to dobre, ponieważ no, należało się to tej publiczności wspaniałej, która tutaj przyszła i to jest kapitalne takie widowisko, zwłaszcza wtedy, jeżeli kończy się sukcesem. Musimy oficjalnie pochwalić polskich kibiców, którzy obejrzeli dziś nie tylko zwycięstwo Adama Małysza, ale także wielkie widowisko. Tak, to
to było wielkie widowisko, to co się tutaj dzisiaj działo, to było święto sportowe i teraz ta publiczność tam za moimi plecami pokazuje, jak się potrafi świetnie bawić i cieszyć z tego sukcesu, bo to jest Adam Małysz pierwszy, 15 Tomek Pokwała, 19 Robert Mateja i jeszcze Marcin Bachleda tam w trzeciej dziesiątce. No jest bardzo dobrze, ja się niezmiernie cieszę, bo nie chcieliśmy zrobić zawodu ludziom, którzy tutaj przyszli i udało nam się dzisiaj tych ludzi tutaj po prostu zadowolić. Piotr Fijas, panie Piotrze, pan już nie jest ostatnim Polakiem, który wygrał zawody Pucharu Świata w Zakopanem. I bardzo dobrze, wreszcie ktoś po prostu potrafił wygrać w Zakopanem, nie tylko na innych skoczniach. Cieszę się bardzo, że właśnie Adam mówi, udało się wygrać tutaj w Zakopanem dzisiaj. Panowie, teraz kibiców najbardziej interesuje, jak się będziecie szykować i gdzie będziecie odbywać te ostatnie przygotowania do igrzysk Salt Lake City? No, ostatnie przygotowania będziemy trenować, będziemy realizować w Austrii. No, tutaj, no niestety, to ta ogromna życzliwość kibiców sportowych, no, myślę, że mocno by nam utrudniała takie przygotowania. Dlatego potrzebujemy spokoju, a już za niedługo na igrzyskach Salt Lake City my będziemy widzieli efekty. Panie Piotrze, a kto poleci na te pucharowe zawody do Japonii? Do Japonii polecą następni zawodnicy, którzy nie będą brali udziału w igrzyskach olimpijskich, to znaczy Marcin Bachleda, Krystian Długopolski, Wojciech Tajner i Grzesiek Śliwka z trenerem Klimowskim. Dziękuję bardzo, szczęśliwi Piotr Fijas, Apoloniusz Tajner. Dziękuję bardzo. Przenosimy się na dół, gdzie rozpoczyna się dekoracja. Proszę państwa, 21 zwycięstwo w Pucharze Świata w jego karierze, 7 w tym sezonie, jest liderem. 2 razy blisko był ten, który mu depcze po piętach, Sven Harvalda, ale popatrzmy, 2 dzisiaj precyzyjne, nareszcie w takim tempie skoki, te wyjścia z progu, dynamiczne. Wrócił do tej swojej właśnie pozycji, która mu dawała przewagę. Ogromne święto w Zakopanem. I powiedziałem dzisiaj, rozpoczynając tę transmisję, że powierzyliśmy mu nasze oczekiwania i licencję do wygrywania. Podtrzymał to wszystko i niech ta licencja zostanie jeszcze do igrzysk. Niech to będzie licencja poetyka, obojętne co, byle był w Salt Lake City najlepszy. 2 konkursy, 10, 13. Ta euforia musi być spokojna. Teraz ja muszę trochę ochłonąć, bo przecież tam wszyscy będą, jak mówiłem, walczyć zaledwie o te 3 krążki w 2 konkursach. Gratulacje w tej chwili od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Myślę, że ogromna radość dla tej wielkiej reprezentacji kibiców z całej Polski. No i piękny konkurs, wielkie widowisko. Myślę, że takiego kolorytu, przecież byłem przed tygodniem w Willingen, nie udało się w tym Pucharze Świata stworzyć nigdzie. Marek Siderek, ty jesteś takim cichym bohaterem, bo dzisiaj Adam oczywiście, ten cały wspaniały zespół, ten spokojny, uśmiechnięty, dzisiaj szczęśliwy, Polo Tajner, dwaj ludzie, którzy przekonywali tu wszystkich, a nie do końca im wierzono, profesor Jerzy Żołądź, doktor Jan Blecharz i ty, cichy człowiek, który kiedyś pomyślał, trzeba stworzyć grupę, trzeba postawić realnie na te skoki, ale w inny sposób, z pomocą nauki i bardzo precyzyjnie. Masz teraz też swoją chwilę radości. Również ja się ogromnie cieszę. Szef szkolenia, proszę państwa. Zrozum się. To są ogromne napięcia oczywiście, dlatego, że już był taki moment wczoraj, iluż tutaj się nasłuchaliśmy malkontentów, że już po wszystkim, że się nie uda. Jest Jan Szturc i Polo Tajner szczęśliwi. No tak to jest w sporcie. Mówiłem o tym, żadnej racjonalności być nie może. Jest wielka, wspaniała przygoda. Dziś ktoś jest górą. To najpiękniej, najpiękniej zrobił to Adam Małysz, a najpiękniej powiedział profesor Jerzy Żołądź. No wszyscy przemijamy, nic nie trwa wiecznie. Oby Małysz był ciągle wśród najlepszych i jest. Nie było konkursu od ponad roku, by nie był w dziesiątce. 21 zwycięstwo, oczywiście te 3 były kiedyś, zatem 18. Marek, już spokojnie teraz, 2 słowa. Wczoraj dokładnie na obiedzie u pana prezydenta Kwaśniewskiego wspomnialiśmy z doktorem Stefanem Paszczykiem. Dokładnie 7 lat temu odbywał się Puchar Kontynentalny w Zakopanem.
podjęta została decyzja przez ministra Stefana Paszczyka, aby powołać tą grupę. Ta grupa została powołana. 50% tej grupy pozostało do dzisiaj. Pozostał Robert Matyja, Adaś, pozostała Wojtek Skupień, pozostał Łukasz Kruczek, dołączyli młodzi zawodnicy. I z tego się należy cieszyć. Po prostu to wszystko, co się stało, ja myślę, że należało troszeczkę poczekać. To była chwila czasu. Oczywiście chwile radości, które nam Adam przynosi, są efektem pracy trenera Kolisza Tajnera, Piotrka Fiasa, są efektem pracy profesora Żołądzia, Jurka Blecharza, doktora Stanisława Ptaka. Ale teraz trudno sobie wyobrazić. W całej Polsce najprawdopodobniej. W całej Polsce. No i myślę, że także wczoraj miał troszeczkę zepsuty wieczór prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzisiaj jest radość. Jest Adam Małysz i Maciej Kurzajewski. Oto nasz bohater. Proszę Państwa, mogę powiedzieć tylko jedno. Król powrócił. We własnej osobie Adam Małysz. Adam, mogę powiedzieć tylko jedno. Jesteś geniuszem. Gratuluję Ci bardzo. No jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Jestem sam zaskoczony. Myślę, że to, co powiedziałem przed Zakopanem, że nasza publiczność, nasz kraj przyniesie mi szczęście i myślę, że tak się stało. Po prostu dziękuję bardzo za to, za cały ten doping, za to, że wszyscy we mnie wierzyli. Dziś pokazałeś tym, którzy może gdzieś tam zwątpili w ciebie przez ostatnie tygodnie, że jesteś największy i to jest prawda. Znaczy na pewno wiem, że forma dochodzi do siebie. Dzisiaj pokazałem, że skakałem, oddaję dwa równe skoki i z tego się bardzo cieszę. Nie wiem, czy bardziej się nie cieszę dzisiaj, niż jak wygrałem turniej z Teleskoszli. To twoje zwycięstwo zostanie teraz na długo w naszej pamięci, ale już myślimy o Igrzyskach Olimpijskich. Ty też, Adam? Myślę, że tak. Myślę, że do tego się przygotowujemy i na pewno ten dzisiejszy dzień mi pomógł. Myślę, że pozwolił mi uwierzyć z powrotem w siebie, bo czasem miałem wątpliwości, czy naprawdę jestem w stanie jeszcze dobrze skakać. Ale myślę, że mam taką wspaniałą ekipę, taką wspaniałą rodzinę, że zawsze we mnie wierzyli i przede wszystkim wszystkich kibiców, którzy dzisiaj przyjechali i wierzyli we mnie, pocieszali mnie wczoraj, a dzisiaj skakałem dla nich. Jesteś bohaterem całej Polski, ale publiczność również stworzyła tutaj wielkie widowisko na twoją cześć. No i z tego właśnie się cieszę, że tak ładnie było dopingowane byli wszyscy. Zadziwili mnie w ogóle kibice, że tak dopingowali Martina Schmidta, którego w zeszłym roku wygwizdano. Myślę, że tak trzeba po prostu. Jest dobrym zawodnikiem i każdego dobrego zawodnika trzeba szanować. Adam, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Salt Lake. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Tyle Adam Małysz, król Zakopanego. Proszę Państwa, a zatem jeszcze te przyjemne chwile lotu, kiedy razem z Adamem Małyszem czekamy na moment, po którym nastąpiła już tylko euforia. Adam Małysz, zwycięzcą drugiego konkursu Pucharu Świata. 20 lat tutaj, 22 lata czekano w Zakopanem na to, by się udało. Przyjechała dzisiaj prosto z balu mistrzów sportu. Wczoraj odbiera nagrodę dla najlepszego sportowca Adama Małysza, żona Iza, rodzice Jan i Ewa, którzy polecą do Salt Lake City. Ufundował tę nagrodę tygodnik Wprost. No i miejmy nadzieję, że tam też będzie przyjemnie, duża euforia.